Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na Home Decor Hall. Mamy nowy miesiąc, ja już mam tutaj wszystkie rzeczy przygotowane, żeby Wam pokazać. I może zaczniemy od sklepu Jysk, gdzie wybrałam się po poduszki na mój balkon. O! I znalazłam taką właśnie piękną poduszkę, która wygląda w ten sposób z jednej strony. Z drugiej strony jest ona szara, chociaż pewnie w kamerze teraz dokładnie tego nie widać, ale to jest taki ciemny, szary kolor, już oczywiście z wkładem. Zobaczcie, jak ona się przepięknie mieni. I kupiłam najpierw tę jedną poduszkę, bo nie byłam pewna, jak ona będzie się prezentowała u mnie na balkonie. Zapłaciłam za nią w promocji coś około 50 zł. No i kiedy przywiozłam ją do domu, położyłam na balkonie już z innymi poduszkami, to stwierdziłam, tak, potrzebuję jeszcze jedną. Wróciłam się z powrotem do Jyska i kupiłam dwie takie poduszki, które właśnie widzicie, jak prezentują się na balkonie. Mięciutkie, duże. O ile się nie mylę, jest to rozmiar 45×45. Kolejne zakupy i tym razem będzie to TK Maxx. Opowiadałam Wam we wcześniejszym Home Decor Hall, że poszukuję tace. Tace, które będą po pierwsze pod moje perfumy i będą dobrze się prezentowały tam z tyłu na komodzie, a po drugie szukałam też tacy, którą mogłabym położyć na blacie w kuchni i na niej miały stać takie pojemniki srebrne, które kiedyś kupiłam w Home Decor. W nich znajduje się kawa, cukier i jeszcze kapsułki od Nespresso. No i oczywiście przechadzałam się pomiędzy regałami i co znalazłam? Pierwszą tacę, którą Wam teraz pokażę, wygląda ona w ten sposób, tak, widzicie tu kamera, tak, taca lustrzana, o, duża, z wykończeniem właśnie takim srebrnym. To, co mnie najbardziej ucieszyło, to to, że tutaj jest wykończona tym takim welurem, przez co też nie ślizga się na takiej powierzchni jak blat kuchenny, ale też jej nie rysuje. To jest dla mnie też bardzo oczywiście ważne. Bardzo dużo tac tego typu podobnych właśnie czegoś takiego pod spodem nie miało i było albo na takich stojących nóżkach, albo właśnie były też metalowe. No i niestety od razu odpadły. Ale jak zobaczyłam tę tacę, to stwierdziłam, będzie idealna, wszystko mi się tutaj dobrze pomieści i będzie też ładnie wyglądała na blacie, właśnie w połączeniu z tymi srebrnymi pojemnikami. Za tacę zapłaciłam około 70 zł i to był taki pierwszy zakup, który znalazłam w TK Maxxie, a dodatkowo też poszłam na rzeczy kuchenne i znalazłam solniczkę i pieprzniczkę, które wyglądają w ten sposób i one są plastikowe, ale bardzo mi się podoba to, że są właśnie przezroczyste w tym samym rozmiarze i to jest troszkę coś takiego jak trójkąt, ale właśnie tak bardzo fajnie zaokrąglony. Oczywiście one były w zestawie już z tą solą i z tym pieprzem i za taki zestaw zapłaciłam około 80 zł, a szukałam czegoś właśnie takiego przezroczystego, zaraz Wam pokażę dlaczego, ponieważ dużo nowych rzeczy, które pojawi się i już pojawiło się w mojej kuchni, jest właśnie ze sobą w ten sposób powiązane, czyli można by było powiedzieć coś takiego na kształt kryształy, coś w ten deseń. Nowa zastawa na stół w nowym mieszkaniu, no jakby mogło być inaczej. Także cieszę się, że znalazłam właśnie taką pieprzniczkę i solniczkę. Bardzo ładnie prezentują się na stole z całą zastawą. Także zakup idealny, czyli taca z TK Maxxa, pierwsza taca, którą Wam pokazuję i właśnie ten zestaw. No i właśnie, dlaczego wspominam o tych tacach? Bo tak jak powiedziałam wcześniej, szukałam tacy, która będzie idealna na moje perfumy, a w sumie to nawet kilku takich tac. Dostałam od Was bardzo dużo wiadomości i komentarzy, za co oczywiście dziękuję, gdzie polecaliście mi dużo fajnych, naprawdę fajnych rzeczy. Czy to z marmuru, czy to właśnie jakiegoś połączenia ze szkłem, ale powiem Wam, że ostatecznie z tych wszystkich Waszych propozycji wybrałam tylko jedną i kiedy chciałam już ją zamówić, to niestety okazało się, że była niedostępna. Ale los tak chciał, że któregoś dnia przeszłam się z powrotem do sklepu Homla, gdzie kupiłam już wcześniej właśnie takie lustrzane tace, na których stoją moje perfumy. I co się okazało? Homla wyciągnęła najprawdopodobniej ze swoich magazynów na promocję właśnie takie tace, czyli te tace, które kupiłam wcześniej. Kupiłam tylko dwie niestety, no i tak jak mówię, żałowałam, które też są tutaj w środku wypełnione właśnie takim czarnym welurowym materiałem. I też oczywiście od spodu mają ten welur, żeby się nie ślizgały i nie rysowały nam powierzchni. No i słuchajcie, okazało się, że te tace były przecenione z 30 zł na 19 zł, więc wzięłam aż 3. Jedną wykorzystałam na Perfuma Massimo, jedna poszła do wykorzystania na miniaturki i jeszcze jedna pojawiła się na mojej nowej toaletce. Także idealnie, słuchajcie, wstrzeliłam się w tym dniu, że poszłam po te tace. Co się później okazało, odwiedziłam jeszcze inny sklep Homla i tam tych tac już nie było. Więc jeśli na nie polujecie, a pamiętam, kiedy pokazywałam Wam na Instagramie chyba w grudniu, kiedy kupowałam pierwszy raz te tace, dużo osób o nie pytało, to słuchajcie, szukajcie stacjonarnie w sklepach Homla na przecenie, bo tam jeszcze gdzieś takie tace możecie dostać. A przy okazji, jak już oglądałam te tace, to zauważyłam, że Homla wystawiła też inne takie opakowania, takie szkatułki w różnych rozmiarach, właśnie szklane, które, no sami widzicie, idealnie pasują mi do tych tac, czyli tak naprawdę już można by było powiedzieć, że mam taki komplet. No nie wiem, czy będziecie tam z tyłu widzieć, ale też na mojej komodzie stoi taca, szkatułka ze sklepu Zara Home, którą kupiłam kilka lat temu i trzymam w niej biżuterię. No i jak zobaczyłam tę szkatułkę, która też jest przeceniona, w tej chwili nie ma tutaj w niej nic specjalnie na potrzeby tego filmu, wyciągnęłam parę rzeczy, ale ona ma tutaj przegródki, przez co też można sobie wrzucić kilka rzeczy, albo na przykład ulubione szminki postawić gdzieś na toaletce. I ta szkatułka też była przeceniona na 29 zł, chyba z 39 albo 49, więc stwierdziłam, biorę, więcej nie kupuję już żadnych rzeczy właśnie takich szklanych, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, a ta szkatułka pojawiła się na mojej toaletce i wygląda naprawdę fajnie i przy okazji też jest praktyczna. No dobrze, a skoro jesteśmy już przy temacie toaletki, to udało mi się kupić kilka tygodni temu bardzo fajne bomboniery szklane. O te bomboniery też cały czas mam pytania na Instagramie i to są bomboniery. Co to są bomboniery? Słuchajcie, to są właśnie takie pojemniki do przechowywania na przykład cukierków, ciastek, zwane też candy bar, coś w tym stylu. I szukałam bardzo długo stacjonarnie takich właśnie bombonier, nigdzie nie mogłam ich znaleźć. Nie wiem, jak był taki, słuchajcie, moment, że wszędzie te bomboniery można było dostać, to jak ja zaczęłam je szukać, to się okazało, że ich nie ma. No zawsze i chyba tak jest. Jak idziecie do sklepu po jakiś ciuch, macie coś w głowie, że chciałybyście sobie kupić konkretnie taką rzecz, to jej akurat nie ma. A kiedy nie szukacie, to one są po prostu wszędzie. No i jak przeszukiwałam trochę internet i szukałam właśnie takich bombonier, to wyskoczyła mi strona Aleglass, gdzie można kupić różnego rodzaju akcesoria takie właśnie szklane, na przykład jako dekoracje na stoły, dekoracje jeśli chodzi o wesela czy też komunie. No i znalazłam te bomboniery, które akurat były na promocji, bo za dwie sztuki, za większą i mniejszą, czyli cały ten komplet, zapłaciłam coś około 95 zł. O ile się nie mylę, w tej chwili już są w stałej cenie i kosztują coś ponad 100 zł, ale dlaczego ja właśnie pomyślałam o tych bombonierach? No i zobaczcie, bo ja w tych bombonierach trzymam nic innego jak miniaturki kosmetyków i z takim zamiarem właśnie je kupiłam. Na początku myślałam, żeby trzymać w tych bombonierach różnego rodzaju kule do kąpieli, babeczki do kąpieli, jakieś miniaturki mydełek, ale niestety okazało się, że ich rozmiar jest zbyt duży, jeśli chodzi o moją łazienkę, gdzie na początku myślałam, żeby właśnie je trzymać, a mianowicie na takim murku na wannie za wanną, które mam, no po prostu są zwyczajnie za duże, więc wpadłam na pomysł, że wykorzystam je na miniaturki kosmetyków, które mam z różnych kalendarzy adwentowych, przy okazji jakichś zakupów, gdzieś tam je dostałam i postawiłam je na mojej toaletce. Planuję jeszcze dokupić w pas manterii wstążki, z których zrobię kokardy i będą one właśnie na tych czubeczkach zakrywek od bombonier ładnie się prezentowały w takich kolorach, które mam tutaj w mojej sypialni, ale powiem Wam, że ostatecznie jestem zadowolona z tego, gdzie one stoją i jak to wszystko wygląda. No i oczywiście jak już ten efekt końcowy mojej toaletki się pojawi i już ją całkowicie zrobię, to na pewno Wam ją pokażę. No to teraz przejdziemy do zakupów ze sklepu Agata Meble. Dobrze usłyszeliście. I pokażę Wam chyba największą perełkę tego dzisiejszego Home Decor Hall. Coś, co wywołało burzę na Instagramie, kiedy wrzuciłam najpierw na Instastory informację, kiedy ta rzecz do mnie przyszła, a już jak wrzuciłam zdjęcie, które teraz widzicie, to też dostałam tak ogromną ilość pytań. No oczywiście, że chodzi o lustro, które robi tak naprawdę cały efekt, jeśli chodzi o moją toaletkę, i takiego lustra szukałam. Ale z tym lustrem jest też związana pewna historia. I kiedy szukałam w ogóle lustra właśnie na toaletkę tutaj na ścianę, bardzo zależało mi na tym, żeby to było takie lustro w stylu glam, duże, piękne, które będzie robiło po prostu cały efekt, jeśli chodzi o tę toaletkę. No i na początku szukałam w internecie, potem coś mnie podkusiło, że poszukam w Agata Meble stacjonarnie i znalazłam lustro. Znalazłam lustro, które w wymiarach było bardzo podobne właśnie do tego, które teraz widzieliście, ale to jeszcze nie było to. To lustro, które wypatrzyłam sobie na samym początku, kosztowało coś około 500 zł i akurat była na nie promocja minus 20%. Lustro było, można by powiedzieć, gładsze, z takimi maleńkimi diamencikami w 4 miejscach. Kiedy już to lustro ściągnięto mi z wystawy, okazało się, że jest pęknięte. Pęknięte w kilku miejscach i co najgorsze, te małe, takie właśnie maleńkie diamenciki po prostu się ruszają i w jednym też miejscu z tych 4 nie brakowało 2 tych diamencików, więc stwierdziłam, o nie, po prostu no nie biorę tego lustra, było przepiękne, w całkiem dobrej cenie, bo na tak wielkie lustro, tak dekoracyjne, prezentowało się przepięknie. Oczywiście w sklepie zaproponowano mi jeszcze jeden dodatkowy rabat, bo okazało się, że to lustro było jedyne właśnie w tym miejscu, w tej Agata Meble, w tym sklepie Agata Meble. No i zapytałam się oczywiście, bo mówię, no nie biorę tego lustra, no nie będę brała jakiegoś lustra, które jest wybrakowane, nawet i gdybym dostała za niego jeszcze rabat, ale zapytałam się pani, czy gdzieś jeszcze w którymś sklepie Agata Meble to lustro jest dostępne stacjonarnie, bo niestety, moi drodzy, te piękne właśnie takie duże lustra, bardzo dekoracyjne, możecie dostać tylko i wyłącznie stacjonarnie, nie ma ich na stronie, tam ich nie znajdziecie. I pani powiedziała mi, że to lustro będzie dostępne, w sumie to jest dostępne jeszcze jedna sztuka w innym sklepie Agata Meble, ale problem jest taki, że ten sklep jest w tej chwili zamknięty, jest przeprowadzony remont i nie wiedzą też, kiedy ten sklep się otworzy, więc trzeba będzie czekać. Okej. Stwierdziłam, dobra, poszukam jeszcze gdzieś indziej w międzyczasie, jeśli się Agata Meble otworzy, będzie taka informacja o takim właśnie otwarciu, to jadę jako pierwsza i w razie gdybym nie znalazła żadnego lustra, biorę właśnie tamto. No i szukałam, no nic nie mogłam znaleźć. Wiecie, tak to jest, że jak się już wypatrzy taką perełkę, którą chciałoby się mieć, to szukając już innych rzeczy, no nic nam się po prostu nie podoba. No i przyszedł ten dzień, po kilku tygodniach, że pojawiła się informacja o godzinie 10 tego i tego dnia otwiera się właśnie Agata Meble, będą jakieś promocje, zapraszamy i tak dalej. Max, jak to usłyszał w radiu, od razu do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, jadę, jutro jadę, będę tam pierwszy, przywiozę Ci lustra. Świetnie. No i oczywiście tego dnia, jak po prostu poparzony, wystrzelił z domu, pojechał po lustro. Z tego, co mówił, to był chyba jednym z pierwszych właśnie, jeśli chodzi o otwarcie. Podobno już tam ustawiała się kolejka, i wleciał do tego sklepu, słuchajcie, no jak porażony. Poleciał po to lustro, no i się zatrzymał i dzwoni do mnie. Nie bierzemy tego lustra. Ja wiem dlaczego. Bo obok jest inne, które jest jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze, będzie wywoływało efekt wow w sypialni i idealnie będzie pasowało do tych wszystkich dodatków, które masz, te tace, pojemniki, właśnie te szkatułki. Jest po prostu idealna. Ja mówię, dawaj, wrzucaj zdjęcie, przesyłaj mi, zaraz zacznę. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam na zdjęciu i na filmiku, które Max mi przesłał właśnie to lustro, powiedziałam, nie, po prostu bierzemy, w ogóle nie chcę nic słyszeć, bierzemy. Podobno w sklepie były 2 sztuki, więc Max od razu za to lustro złapał. 10% rabatu tego dnia i zapłacił za to lustro coś około 700 zł. Jak je przywiózł do domu i jak je przywiesiliśmy, to po prostu, słuchajcie, staliśmy i patrzyliśmy na to lustro. No, efekt jest naprawdę wow, ale trzeba przyznać, że to jest lustro bardzo dekoracyjne, to jest lustro właśnie w stylu glamour. Nie każdemu będzie się podobało i nie do każdego wnętrza będzie pasowało. U mnie tutaj w sypialni w połączeniu z tymi wszystkimi innymi dodatkami prezentuje się po prostu przepięknie. I jest to coś, na czym mi zależało. Lustro jest ogromne, ma bardzo fajne elementy. Jedna z Was napisała mi nawet, że bardzo mi współczuje, jak będę musiała to lustro myć, ale ja już sobie dam radę. Słuchajcie, jak ma się taką wymarzoną perełkę i coś, co po prostu zachwyca nas, kiedy na nie patrzymy, a widzę je tutaj w tym miejscu, to nawet sprzątanie nie jest żadnym problemem. I na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze 2 rzeczy, które też są związane i troszkę z Agata Meble i troszkę ze sklepem Homla. Wspominałam Wam już o zestawie i wspomniałam Wam o tym przy okazji właśnie pieprzu i soli, że kompletuję zestawę, która będzie bardziej taka właśnie szklana, kryształowa. No i co? W sklepie Agata Meble znalazłam talerze. Talerze, które prezentują się w ten sposób, czyli widzicie, są po prostu szklane. I też już od dawna zależało mi na tym, żeby kupić takie szklane talerze. Niestety nigdzie nie znalazłam pełnej zestawy, 6 sztuk właśnie takich płaskich talerzy, głębokich talerzy, małych talerzyków, ale stwierdziłam, że to nie jest problem, sama sobie to skompletuję. No i wzięłam właśnie takie oto przepiękne szklane talerze, za które zapłaciłam około też 10 zł, bardzo solidnie wykonane, bardzo fajne tutaj też z tyłu, takie wypukłe, super się sprawdzają, myłam już je w zmywarce, też absolutnie nic się z nimi nie dzieje. No i wzięłam 6 takich dużych talerzy, a w sklepie Homla, bo niestety w Agata Meble nie znalazłam małych talerzyków, które by były bardzo podobne do tych, w sklepie Homla znalazłam takie talerzyki. Za nie zapłaciłam około 7 zł, też wzięłam ich 6 i one są podobne, ponieważ tutaj też widzicie, one są gładkie, a z tyłu też są takie wypukłe. No ten efekt jest troszeczkę inny, jeśli chodzi o szkło, ale całe w komplecie na stole prezentują się naprawdę bardzo fajnie i cieszę się, bo teraz już mam komplet. Muszę sobie jeszcze dokupić właśnie takie szklane talerze, ale głębokie. Mam już szklanki, no i brakuje mi jeszcze kieliszków, ale to już może w następnym Home Decor. Także kochani, to będzie tyle, jeśli chodzi o ten aktualny Home Decor Hall. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat rzeczy, które sobie kupiłam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że byliście po raz kolejny. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!